witajcie, jadę tutaj po takich zadupiach włoskich w bardzo nietypowej sprawie. Mianowicie kolega z pracy, nowo przyjęty, nie znam go, ma jakiś problem zdrowotny, wylądował w szpitalu i jadę teraz pod serwis zostawić tam swój samochód i stamtąd, o widzę już samochód, i stamtąd muszę jechać do szpitala, jakoś się dostać taksówką po klucze z tego auta do niego do szpitala i przywieźć je na serwis, żeby naprawili webasto, bo webasto padło, z tego co mi wiadomo. I stąd z powrotem ze szpitala muszę się dostać tutaj, dać im kluczyki z auta, niech naprawią, a ja będę jechał potem już na załadunek. Sytuacja wygląda następująco. Dogadałem się z Włochami w ten sposób, że nie będziemy wzywać taksówki, bo jesteśmy na takim trochę zadupiu. Zanim by tu przyjechała, to by trwało pół roku. Nawet nie wiem, czy by chciała przyjechać. Więc czekamy teraz na samochód, który gdzieś pojechał. Za chwilę wróci i mechanik z serwisu zawiezie mnie do szpitala. Tam poczeka na mnie, ja wezmę klucze od kierowcy i wrócimy tutaj, dam im klucze, oni się zajmą serwisem, a ja będę mógł jechać na swój załadunek. Ale jadę z mechanikiem do szpitala, ale podjechaliśmy zatankować i nie jedziemy osobówką, jedziemy Iveco w takim stanie brudnym. Zobaczcie, ile kurzy. Nikt nie sprząta tego, a to zwykły wół roboczy. Dobra, zatankujemy i lecimy. A jeszcze aktualizacja danych. Powiedzieli Włosi, że nie będą go leczyć, nie ma potrzeby. Znaczy jest potrzeba, ale nie hospitalizacja. Tam mu dali jakieś lekarstwa i go wypisują ze szpitala, więc zamiast kluczyków prawdopodobnie zabierzemy kierowcę. Ogarnięte wszystko. Przywieźliśmy chłopaka ze szpitala. Jest trochę słaby, ale powiedział, że z takimi częstszymi postojami powoli jakoś się dokula. Tylko że on ma załadowaną naczepę do Niemiec. Natomiast przyjedzie tu jeszcze jeden kierowca, który się zamieni z nim, co ma towar do Polski. I on będzie sobie spokojnie dojechał do Polski, a weźmie ten towar, który jest na tej naczepie. No po prostu się zamienią naczepami. On poszedł w tej chwili tam do serwisu się zameldować. O, idzie. Idzie właśnie, chyba się zameldował. A tu stoi jego kamion. Pomogłem mu się wypiąć. Już go zostawiam, jadę na załadunek. Już odjeżdżałem, ale wróciłem się, bo przyjechał ten drugi kierowca, który ma go zabrać, znaczy z którym się ma zamienić naczepami. No, teraz się już chłopaki dogadują, a ja lecę na załadunek. Kończę temat pomocy chłopakowi. Teraz zabieram się za swoją robotę. Kolejny dzień, jestem w Wenecji, jadę w stronę Niemiec, ale nie do końca, dlatego że dostałem telefon i ja powinienem teraz jechać tymi pasami tutaj w stronę Arnoldstein, w stronę Austrii, ale ja muszę zjechać w stronę lotniska. A dlaczego? Ponieważ bawię się
Pomoc. Znowu. Tam wyciągałem gościa ze szpitala, a teraz wyciągam gościa z tarapatów. Mianowicie padł akumulator i muszę podjechać niestety na parking, który jest po drugiej stronie, w przeciwnym kierunku, i muszę dać chłopakowi po prostu prądu, żeby mógł spokojnie odjechać. Nie wiem, czemu mu brakło, czy to jest zaniedbanie, na zasadzie długo stał na wybasto, czy to jest inny powód, nie wiem. Wkrótce się dowiem, ale to jakby nie ma znaczenia, trzeba chłopakowi pomóc. Dostałem telefon, nie wiem, gdzie ja dzisiaj dojadę. Ja chyba do Salzburga pojadę w takim razie i pierdzielę, dalej nie jadę. Bo to nie ma sensu już, żeby się tak spinać i po nocach stawać. Dobra, nawróciłem, jadę w przeciwnym kierunku, to znaczy tylko kawałeczek, bo wjeżdżam na parking, na moją bazerę, którą bardzo lubię, bo to jest świetny punkt wypadowy, jak ktoś chce zwiedzać Wenecję. Wiem, gdzie jechać, bo jak przejeżdżałem autostradą w przeciwnym kierunku, to widziałem, gdzie stoi. Stoi po prawej stronie, no prawie na końcu. Czyli późno parkował, bo nie stoi w rajce. No już go widać. Tam na wprost stoi. Auć, dziura, standard. Skoro tu jestem, to kupię sobie cornetti. No i dobrze. No, tu chłopak stoi, staniemy obok niego. Fajnie, że z dobrej strony stoi. Mam dostęp do prądu. Tych kabli masz? No trochę mam już, bo to jedni moje, a jedni wysłane. Dobra, podniosę mu obroty. O Jezu, jak zimno. Ile stopni mamy? 5. Jestem w Niemczech. Miałem być na załadunku na 8. Ale nie dojadę, bo zamknęli mi drogę. Około 8. Koło 8 straży pożarnych. No nie dojadę dzisiaj chyba do załadunku, bo jestem już w Niemczech, ale zamknęli mi drogę, jakiś wypadek z 8 straży, z 8 karetek. Teraz jeszcze policja kolejna dojechała. Tak stoimy już godzinę i na pewno tam coś robią, ale z mojego poziomu wygląda, jakby się nic nie działo. Znaczy, nic się nie przesuwa, no tam pewnie walczą o jakieś tam ludzi, ale nie wygląda to dobrze. Teraz pomoc jedzie, no ewidentnie wypadek. Zresztą widać w ogóle, bo tam jest włączone światło bardzo jasne, bo oni sobie doświetlali. Bo jakby wypadek, to było już ciemno, no ale stoimy tak długo, że zrobiło się w międzyczasie jasno. Idą tam strażacy, podeszli do tych samochodów, jeden zawraca, a ci mówią, żeby zawrócić, ale niby gdzie, jak tutaj jest taka droga, musiałbym cofać, a tam przecież sznur samochodów stoi z tyłu, to jest niemożliwe, nie wiem, czego oni oczekują. Teraz przyszedł do tego i coś mu tam mówi, ale to nie bardzo widzę. O, teraz idzie do mnie. No, powiedział sobie, że mam wycofać i jechać objazdem. Nie da się wycofać, no. Znaczy, da się, ale to nie jest takie proste, bo za mną jest rondo i ja wjadę na te rondo tyłem. Nie w tą stronę po prostu będę ustawiony na rondzie, no. A żeby skręcić, to potem musiałbym połamać znaki albo latarnie. No bo będę musiał skręcić bardziej niż 90 stopni. Nie wiem, co robić.
On chodzi i wszystkim mówi, bo cały czas chodzą, rozmawiają z kierowcami, ale nikt się nie ruszył. To jedzie pierwsza pomoc drogowa, będzie można zobaczyć, co on wiezie. Nic nie wiezie, pusty jedzie. Tam jeden się odważył cofać. Nie wiem, zobaczę, jak sobie inni poradzą, to może ja też ruszę. Nie wiem, jak to objechać teraz. Widzę, że następny nie wytrzymał i wyjeżdża. I powiem wam, ja jestem kolejny w kolejce, żeby nie wytrzymać. Skoro straż mówi cofaj, cofaj, to znaczy, że to może jeszcze długo potrwać. Tego się boję. Ten przede mną podjął właśnie decyzję, że będzie cofał. Ja chyba zrobię to samo. Słuchajcie, bo to nie ma sensu stać. Dobra, odpalam wrotki i też jadę. Dobra, podjąłem decyzję. Wszyscy po prostu zaczynają cofać. Ten autobus chce się wbić, ale ja też chcę jechać. To mnie zaraz trafi. Ty patrzcie. Dobra, się skapną, że ja też jadę, nie? Awaryjki, żebym się bardziej rzucał w oczy, teraz nie trafić w straż pożarną. Mi nie potrafi wytyczyć drogi, bo no tu widzisz wszystko pozamykane. I ona twierdzi, że tędy nie przejadę. No dobrze, ale ja już tu jestem. Czekajcie, mam sprytny pomysł, bo ci jadą tak, a ja spróbuję się obrócić. Wjechałbym w tą drogę. Nie wiem, czy oni tak długo cofają. Ja sobie spróbuję wjechać w tą drogę. A nie, czekaj, nie, bo oni tam do zjazdu. Tylko nie wiem, czy to jest zjazd w moją stronę, kurde. Teraz przez te szyby, że ten autobus jest trochę pusty, na szczęście. Dobra, jakoś tam wycofałem. W którą stronę ja teraz jadę? W którą stronę ja mam jechać? Dobra, nawigacja coś wytyczyła.
stacja coś wytyczyła. Ale co? No dobra, no. Trzeba by zadzwonić do spedycji, że wszystkie nam kazali wycofać. Jakimś objazdem pojadę. Tu jest na Passau, to chyba nie to. Tutaj nie mogą ciężarówki. Zresztą po co? Tu mi nie wolno. Ale ja widzę tych strażaków i ja nie wiem, gdzie... Czekajcie, bo z której ja strony przyjechałem? Aha, ja wycofałem od tej strony. Mówiłem, żeby się obrócić teraz kółko, tylko takie zrobiłem niepotrzebne. Aha, dobra. Czyli po prostu jadę w przeciwnym kierunku niż byłem. Dobra, nawigacja twierdzi, że dobrze byłoby tu zjechać. No, prosto nie mogę pojechać, bo pojadę nie w tym kierunku, więc muszę gdzieś tutaj zjechać. Tylko teraz pytanie, czy ona nie wyśle mnie przez jakieś ciasne centrum? Nie wiem, bo nie znam tych rejonów. Może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Na razie wygląda dobrze to. Proszę, tu jest Aldi. Czegoś się nauczyłem nowego. Tu jest Aldi. Jest, czy jest tu miejsce do zatrzymania się w razie czego? Trzeba się poprzyglądać. Słuchajcie, dobra wiadomość, że z tamtej strony, gdzie jadę, jadą ciężarówki. A to znaczy, że gdzieś tam dojazd jest. Jadę przez centrum tego miejscowości. Tylko nie przytoczę wam, jak się nazywa teraz z pamięci, bo może jak się pojawi gdzieś napis, to wam powiem. Coś tam N, coś. Jakąś główniejszą próbuję wjechać, ale to nie takie proste. Znaczy, nie chodzi o trudność, tylko chodzi o ruch. Albo z tej, albo z tej. I teraz ja muszę się wychylić, bo inaczej nie wyjadę. O właśnie, o to chodziło. Bardzo dziękuję, mądry pan. Starszy pan doświadczą, ale bym przywalił lusterką w słup. Holender. Za blisko te latarnie są. Langsam, langsam. Piano, piano. Spokojnie, spokojnie. O, tutaj jest netto. Całkiem ładna miejscowość, wam powiem. Oj, nie zmieścimy się we dwóch. Muszę poczekać. Jedziesz, panie Słoweniec, jedziesz. Dobra, jeszcze puszczę tego Hyundai'ka. Kurde, następny duży. I następny. Nie no, ja nie wyjadę stąd.
200 metri, no. Superate la rotonda, seconda uscita, poi spostatevi sulla destra. Wszyscy uciekają na bok, wszystkie ciężarówki, znaczy wszystkie osobówki. O, tu się akurat jak jedzie ciężarówka sprzeciwka, się zrobiło szerzej, ale szczęście. Tylko gdzie ja mam teraz jechać? 3-6 metra tam jest. Superate la rotonda. Tu jest policaj. Poi spostatevi sulla destra. O kurde. Ja tam nie przejdę, tam jest 3-6 metra, kurde. Muszę jechać tu. A tu nie jest dobrze. Ja pierdzielę. Zaraz się okaże, że dojadę do tego korka. Ona mnie wysyła nie tam, gdzie chce, no. Poczekałbyś tym. Nie no, ona mi mówi tu w prawo, no nie ma takiej opcji, żebym ja tam pojechał. Bo ona mnie pcha w to centrum. Ja tam nie mogę jechać. Proszę tędy. Słuchajcie, no nie jest wesoło, powiem wam. Coś tam znowu wytyczyła nowego. Pociesza mnie to, że jedzie w tą stronę dużo samochodów zakorkowanych, czyli od strony korka jakby, tylko gdzie ja wyjadę? Z której strony, bo już się powoli zgubiłem. Znaczy za bardzo kręta była ta droga i za bardzo się zakręciłem. Dobra, coś tu mam wytyczone, tylko ona mi cały czas pcha w prawo, jedź w prawo, jedź w prawo. No ale nie wiem dlaczego, słuchajcie, TomTom chciał mnie wysłać pod wiadukt 3,6 wzrostu i jeszcze półokrągły. No przecież to jest oczywiste, że jak jest wypadek i objazd, trzeba czasami wjechać pod zakaz, bo nie ma wyjścia. Ale nie pod za niski wiadukt, no kurde, kto tworzył te mapy? Ryzyk fizyk, skręcamy w prawo. Kurde, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Cholera jasna, żebym się nie wpierdzielił zaraz. Powiem wam, dlaczego mnie tu posłała, ponieważ ja nie dojechałem do punktu, który sobie zaznaczyłem. I znowu cofanie, kurde. Dobra, włączę awaryjki. Ponieważ nie dojechałem i on mnie wysyłał z powrotem do tego punktu, który sobie zaznaczyłem jako objazd. Girate a destra. No i co? Kurde, tam nie widzę teraz nic. Dobra, widzę. Czekają na mnie. Miałem po prostu jechać tu, on mnie wysyłał tam, bo tam gdzieś był ten punkt pośredni. Tam i on mi mówił, no musisz przez niego przejechać, skoro go zaznaczyłeś. Teraz go odznaczyłem, no i okazało się, że miałem jechać tutaj, no.
chyba już wrócę na starą drogę, bo widzę po mapce, że dojadę do miejsca, gdzie jest zamknięta droga, ale jej koniec. Czyli jakby tu jest ta droga, a ja objechałem, nazwijmy to, w ten sposób. Tu mnie strażak zatrzymuje. Co jest? Oni mogą jechać, a ja mam stać? Czym się różnię od osobówek? Pewnie nie można przejechać. On rozmawia z kimś, czy mogę jechać? Żebym nie spadł, bo tutaj nie mam pobocza. Dobra, przeszedł traktor. Dobra, kiwnął mi, że mogę jechać. Słuchajcie, ten wypadek spowodował takie zamieszanie w mieście i zaangażowanie tak dużej ilości osób. I kombinacja alpejskie kierowców, zwłaszcza ciężarówek, no powiem wam, o, aha, oni kierują ruchem tutaj, zatrzymali tych teraz, żebym ja mógł przejechać. Patrzcie, co się dzieje. Ja pierdziele, po prostu, i teraz wyjechałem jakby na tej mojej drodze, ale już po drugiej stronie od zamknięcia drogi. Oni muszą regulować ruchem, żebyśmy się na tych ciasnych uliczkach pomieścili. No to co wspomniałem, no ogromna ilość ludzi zaangażowana przez to, że komuś się nie udało. To wyglądało naprawdę na poważny wypadek. Znaczy ja samego wypadku. No właśnie by zamknęli nowy odcinek. Nie, no nie mogę. Ja już chcę na parking. Ja już mam dzisiaj dość. Nawigacja powiedziała za 300 metrów skręć w lewo. Natomiast, no, ja pojadę w prawo. Bo wiem z doświadczenia już, bo już tu byłem nie raz, że jakbym skręcił w lewo, to wjazd do firmy byłby w prawo pod takim kątem, że bardzo, bardzo, bardzo ciasno się tam złamać. Wystarczy, że postawię jakiś kosz albo coś w miejscu i się po prostu nie wjedzie, bo braknie. Natomiast jadąc od drugiej strony, wjeżdża się pod takim pyk łukiem, więc jadę sobie inaczej. Nawigacja oczywiście mówi, jedź dalej prosto, zawróć, jedź tamtędy, bez sensu. A wystarczy skręcić tutaj. Widzicie, ja musiałem tu skręcić i tutaj, pod takim większym kątem niż zwykle. I wystarczy, tu by postawili kosze z tej strony i już się nie wiedzie. O, czekaj, muszę patrzeć, żeby tam nie przyhaczyć. I teraz gdzie mnie ustawią? Albo tutaj, albo tutaj. Dobra, im się pokaże, że jestem. I rozładunek. Więc sytuacja wygląda następująco. Konsekwencje tego, że musiałem jechać po kolegę do szpitala, a potem kolegę przepalić, sprawiło to, że nie dojechałem do... znaczy na rozładunek, do Landau na rano, tylko byłem późno, tam koło południa. Efekt jest taki, że musiałem dojechać do Zwickau na załadunek, na dwa załadunki, z czego z jednego teraz wyjechałem, a drugiego już nie załaduję, ponieważ firma już jest zamknięta.
a jest piątek, czyli muszę stać do poniedziałku, a w poniedziałek o 14 powinienem być w Kolonii, co jest niewykonalne, ponieważ firma się otwiera o 8, tak jak wyjadę o 9, w pół do 10 to będzie dobrze. Zatem wszystko się posypało, przez te dwie sytuacje. Oczywiście one są nieprzewidywalne i trzeba było to zrobić, bo byłby większy kłopot dla firmy. Natomiast no, ja w tej chwili jestem trochę do tyłu z czasem, a to znaczy, że jadę w tej chwili w okolice miejsca załadunku, znaczy na jakiś parking jadę, bo jeszcze jest to, że ja już nie mam 9-godzinnych pauz, tylko 11, więc mój czas pracy kończy się za 45 minut. Jeszcze muszę przewalczyć to cwikał całe. I efekt jest taki, że no muszę gdzieś stanąć, więc nie dojadę już na autostradę, na parking, czy na jakiś tam fajny parking. Pojadę pod firmę, którą, gdzie się ładujemy często. Tam jest taki plac, jest prysznic, jest toaleta, więc tam spędzę noc i rano sobie pojadę po prostu gdzieś na parking, gdzie będę miał wszystko, żeby wytrzymać do poniedziałku. No i w poniedziałek rano lecę załadować resztę i frugo. Bez pestek, bezpieczne. Wszystko się wysypało, wszystko. A w ogóle ciekawostką jest to, że najpierw do mnie dzwonił spedytor i mówi: jedź, jak już byłem rozładowany, jedź pod Monachium, przepinaj się. Ja mówię, ale o co chodzi? Mamy nowego spedytora, który po prostu nie powie, o co chodzi, tylko daje dyspozycję. A ja lubię wiedzieć, o co chodzi. I on mówi tak, no bo tam jest kierowca, który nie dojedzie do Cwikał się rozładować. A na którą ma rozładunek? Na 18. Mówię tak, ja pojadę do Monachium, przepnę się, to ja nawet nie wiem, czy ja do Cwikał dojadę. Aha. Gdybym przeczytał SMS i pojechał się przepiąć, to nie dość, że straciłbym swoją naczepę, którą nie wiem, kiedy bym odzyskał, to jeszcze bym i tak do Cwikał nie dojechał i tak, więc by to było bez sensu, zrobione kilometry i robota. Dobrze, że się dopytałem. Zatrzymałem się przy takich zaprzyjaźnionych firmach. Widzicie, pusto, święty spokój na ten weekend. I tak nigdzie nie będę chodził, bo jest zimno. Tutaj jest czyściutko, jest prysznic, toaleta, wszystko. Ale nie w sobotę i nie w niedzielę. Dlatego zmywam się stąd. Bo takie minimum to musi być. W związku z tym jadę sobie na autostradę na najbliższy parking. Nie jest to daleko. To jest jakieś 15 km plus nawrotka, która jest kawałek dalej. Także daleko nie jest, ale no, trzeba to zrobić, jeśli człowiek chce w normalnych warunkach spędzić weekend. A nie daj Boże, wyobraźcie sobie, ktoś ma rewolucję żołądkową i nie ma toalety. 6 stopni, bardzo zimny wiatr, nie ma gdzie nawet pójść. No zobaczcie, tu nie ma takich miejsc, nie ma lasu, nie ma łąki. No, a nie pójdę człowiek na bramę gdzieś tam, nie, załatwić potrzeb, także zmywam się stąd. No i zaczął się nowy tydzień. Ostatni przed urlopem. W tej chwili jadę załadować ten drugi załadunek, którego nie udało mi się w zeszłym tygodniu ze względu na brak czasu, i z tym szybciutko do Kolonii, bo to jeszcze dziś muszę rozładować, więc mam bardzo napięty dzień. Niesamowicie porządna firma, uśmiechnięci ludzie i niecałe pół godziny i wyjechałem w kierunek Kolonia poznać po tym, że mam długi cień, a nie ostro w oczy słońce. Aczkolwiek wolałbym bardzo ostro słońce w oczy, bo to znaczy, że jechałbym do domu. Ale dobra, nieważne, jeszcze trzeba popracować w tym tygodniu. Długi cień kieruje mnie do Kolonii.
jest już tunel, który nie wiem po co jest tunelem, skoro u góry nic nie ma co widać, ale to znaczy, że już jestem w Kolonii, na ringu po zachodniej stronie, czyli zostało mi jakieś kilkanaście kilometrów i będę u celu. Także spóźnienia mam tylko dobre o 2 godziny. Nie tak źle, biorąc pod uwagę, że wywoliłem się o weekend cały. Nadrobiłem dość, udało się, ale spóźnienie jest spóźnieniem tak czy tak. Udało się rozładować. I to szybko nawet, przed państwem Ren. Taka rzeka w Niemczech, którą wszyscy chyba znają. Ale do rzeczy. Udało się rozładować, natomiast dostałem telefon ze spedycji, żeby jeszcze dzisiaj załadować na Zagłębiu wieczorem towar i zjechać sobie na parking. Tylko gdzie stanąć? Poza tym jest ryzyko, że mi braknie czasu pracy. Więc załatwił chłopak sprytnie, żeby mnie załadowali jutro o 7 rano. Bo jak ja bym pojechał teraz do tej firmy, to będę tam no, w 6:30, zanim się zamelduje, zanim coś, to się zrobi 7, zanim je załadują, to się zrobi no 9 powiedzmy i mam godzinę na to, żeby wyjechać i gdzieś dojechać, nie? Także, a jeszcze mi zostanie tam 20 minut jazdy, więc musiałbym jeszcze pauzę wykręcić, czyli mi się po prostu skończy czas pracy na tej pauzie. Zatem jak wsiadałem do auta, mówię, no szybko mnie załadowali, pomyślałem, kurde, może podjadę i spróbuję to załadować. Będą chłopaki zadowolone w spedycji, ale nie. To jest po prostu niewykonalne, także... Zresztą widzicie, już nawet ściemnia powoli, a ja byłem dzisiaj rano na załadunku, teraz na rozładunku, przejechałem z Saksonii do Kolonii. To jest kawał drogi. Nie, wystarczy na dzisiaj. Jadę na pierwszy parking i dziękuję. Koniec. Wystarczy. Jeden zamek. Tam jest drugi. A tu jest trzeci. Dreigleichen. Czy jakoś tak się nazywa ta okolica. A to znaczy, że wyjechałem już z załadunku. Poszło dość szybko. I sprawnie. Ale nie bez przygód. Mianowicie przyjechałem, zameldowałem się, na maszynce melduję. Poczekałem już 20 minut. Zasada jest taka, że tam się dostaje SMS z numerem hali, na którą należy wjechać. No, czekam parę minut, nie ma nic. To wziąłem sobie telefon i zacząłem sobie kopać w telefonie. No i wyszedł gościu i mi macha, żebym wjeżdżał, tylko że ja patrzyłem się w telefon i nie widziałem go. I podszedł i z ryjem do mnie, że kurde, ja się kapię w telefon, a on mi macha. Mówię, ale ja na ciebie nie czekałem, tylko na wiadomość tekstową i o co ci chodzi, nie? Czemu się kapisz w telefon? Mówię do niego, ty, ale co ty mi mówisz, co ja mam robić, ty? Czemu nie wysłałeś SMS-a, tylko przyszedłeś? Coś tam i drze się po mnie, mówię, no kurde, jak odchodził. Ja pod nosem sobie buknąłem takie fine, a on zrozumiał fuck. No po angielsku z tym gadałem, więc. A on zrozumiał fuck, czy fuck you, jakoś tak. I jak zaczął po mnie się drzeć, a ja już miałem odpalony silnik, żeby wjechać, i on powiedział, nie wierzaj, czekaj. Mówię, aha, będzie się mścił, nie? Poszedł. Ale minęło 10 minut, inny przyszedł gościu i mówi, wjeżdżaj. No to wjechałem, a tam był ten kurde gościu, co się tak po mnie dar. Ale już spokojny, nie? Ja do niego podchodzę i mówię, stary, ja nie powiedziałem fakt, tylko fajnie, okej. Ale zemściłem się na nich w ten sposób, że zawsze im pomagam, bo ja wiozę szkło, więc oni sobie sami to wszystko spinają. Ja bym to zaczął spinać za mocno, żeby te szyby pękały. Więc oni sobie zawsze to spinają sami. I on mnie woła, kapo. Czy jako, nie, kapo to we Włoszech. Jak on tu woła? A w każdym razie, woła mnie, ja podchodzę do niego, co chcesz, nie?
Mówi, bierz klamry i spinaj. A ja mówię, nie, to jest twoja robota. I za poszedłem usiąść i patrzyłem, jak zasuwa. Ale był zły. Że musi robić swoją robotę, za to mu płacą. Nie? Oni wykorzystują to, że ludzie nie znają zasady tej firmy, a ma pecha, bo ja znam. I on po prostu, wiecie, wózkiem włoży towar, oni to wszystko, oni to przygotują, gumy podkładają, dopilnują, żeby towar stał dobrze, żeby się szyby tam nie obijały, żeby się nie potrzaskały. A potem szuka kierowcy, żeby sobie to spinał, to jest jego robota. I tym razem powiedziałem nie, za to, że był chamski. Teraz kierunek Polska, jadę do domu i będę miał 1,5 tygodnia wolnego. Chciałem wrócić najpóźniej w piątek, mówię rano, bo ja jeszcze w piątek wyjeżdżam. Więc najpóźniej w piątek rano chciałbym wrócić. Najlepiej w czwartek, to mnie ściągają w środę. Już mam dzień urlopu za dużo, no ale co zrobić. W każdym razie jestem na czwórce, teraz jeszcze tylko 600 ponad kilometrów prosto i jestem na rozładunku, ale to już jutro. A mam być na 10, a jest obsuwa, bo ja mi cały tydzień przez tą pomoc we Włoszech, cały tydzień mi się przesuwa, w związku z tym, żeby zdążyć na 10, nie mogę stać do 5 rano, bo przyjechałbym o 2, może nawet 3 po południu. Więc postanowiłem tak, że zatrzymam się gdzieś koło 16:30, wykręcam 9 godzin pauzy i 1:30 w nocy ruszam. Wtedy przyjadę punktualnie na 10 na rozładunek. Pierwsza 49. Widzicie to? Ojej, kraj rozpoczęcia. Niemcy. Koniec odpoczynku. Dobra, idziemy zrobić obchód i ruszamy zaraz. Kochani, udało się rozładować. O 10 punktualnie przyjechałem, więc zdążyłem. Kosztowało mnie to pobudką o 2 w nocy, ale już jestem na bazie, już się wypakowałem, swoje rzeczy zabrałem do prania i zbieram się na długi tydzień, ponad tydzień urlopu. Za dziś jest środa, w poniedziałek, ale następny, czyli za 10 dni mniej więcej, wracam na trasę. Także do zobaczenia. Dziękuję tym, co wytrzymali do końca, za każdy komentarz, łapkę. To pomaga zasięgom. A wiecie, jak to jest. Także dzięki wam serdeczne i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.